Szukasz małego, lekkiego, bezpośredniego i na wskroś sportowego samochodu? Alpine A110 powinno być odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania. Zapraszam do testu. Nazwa odrobinę myląca, bo Alpine to z jednej strony producent sprzętu car audio, istnieje też Alpina, produkująca auta na bazie marki BMW z siedzibą w Buchloe. Chodzi tu jednak o Alpine, produkującą samochody sportowe w latach 1955 do 1995 roku. Firmę tę założył jeden z francuskich dealerów Renault, Jean Riddel. Początkowo zajmował się jedynie przeróbkami samochodów marki. Później uruchomiono małą seryjną produkcję, która później osiągnęła pułap 100 sztuk rocznie. Pierwsze w kolejce były A106 i A108, bazujące na Renault 4CV. Rozwinięciem tej koncepcji był najważniejszy model w historii marki Alpine A110, bazujący na Renault 8, cechujący się agresywną sylwetką oraz dwiema parami charakterystycznych okrągłych świateł z przodu. Po serii zwycięstw w rajdach na terenie Francji zdobył sławę w rajdzie Monte Carlo oraz zdobył rajdowe mistrzostwo świata. Dlaczego po wskrzeszeniu przez Renault marki Alpine na sam początek zdecydowano się na produkcję modelu A110? Ten samochód stanowi kwintesencję marki Alpine. Podoba mi się wygląd tego samochodu. Oparty jest na klasycznych proporcjach. Krótkie zwisy, długa maska, mała kabina, krótki tył. Ludzie zatrzymują się na ulicy, patrzą na niego, zwraca to gigantyczną uwagę. Ludzie pytają się mnie, co to jest za samochód, bo nie wygląda on jak nic innego, co do tej pory spotykaliśmy na ulicy. Dodatkowo biały opalizujący lakier, który też swoje kosztuje, robi tu mega robotę. Jest to samochód, który został wystylizowany tak, by ewidentnie inspirować się modelem Berlinetta, historycznym modelem Berlinetta. Trzeba to powiedzieć, pomimo przynależności Alpine do Renault, przy budowie tego samochodu nie użyto platformy podłogowej z np. Clio. Baza została całkowicie na nowo zaprojektowana i skonstruowana. Jest tu aluminiowa płyta podłogowa, nitowana i spawana z karoserią. Daje to niską masę i dużą sztywność. Auto waży jedynie 1080 kg bez opcjonalnego wyposażenia. Kolejną ważną sprawą jest centralnie umieszczony silnik pomiędzy osią przednią a tylną. Także patrząc na Alpine z boku, środek ciężkości jest gdzieś tutaj, gdzieś w okolicach fotela kierowcy. Daje to perfekcyjny rozkład masy, niemal 50 na 50 oraz nisko położony środek ciężkości. Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie kompaktowe wymiary. Alpine A110 mierzy 4,2 metra na długość, 1,8 metra na szerokość. To bezpośredni konkurent M118 Cayman, który jest większy, Audi TTRS, który jest większe, oraz Alfa Romeo 4C. Wspomniani niemieccy konkurenci oferują przy tym znacznie więcej systemów, technologii, elektroniki, czy też elementów sprawiających, że Wasza jazda tymi samochodami jest bardziej luksusowa. Nie to co w Alpine A110. Tutaj najcięższe elementy znajdują się po środku, bo silnik umieszczono pod tą szybą. Jeżeli uniesiecie klapę tylnego bagażnika, to macie tutaj dostęp do trzech śrub. Je odkręcamy torksem, no i dopiero wtedy mamy możliwość uniesienia tej lekkiej szyby, pod którą znajduje się czterocylindrowa jednostka 1.8 o mocy 252 koni mechanicznych i 320 Nm momentu obrotowego. To konstrukcja powstała we współpracy Renault-Nissan, przy tym pracowali inżynierowie Renault Sport oraz Alpine. Pracowali po to, żeby ten samochód był jak najlepszy. Co ciekawe, zbiornik paliwa oraz silnik znajdują się po przeciwstawnych stronach tylnej osi, a wszystko po to, by zachować jak najbardziej klimat lat 60., 70., żeby to auto prowadziło się tak jak dawniej. Przy projektowaniu tego modelu ważna była też aerodynamika. Samochód nie ma lotki, spoilera, w tylnej części pojazdu nie ma również wysuwanego skrzydła. Nie potrzebuje go, gdyż A110 został tak dopracowany, że świetnie trzyma się drogi bez tego. Pierwszym elementem układanki jest sportowa płaska podłoga zapożyczona z wyścigowego bolidu. Drugim, najważniejszym elementem jest specjalnie zaprojektowany dyfuzor schowany pod tylnym zderzakiem. W przednim zderzaku ukryto wloty poprawiające aerodynamikę przednich kół. Współczynnik oporu powietrza CX wynosi 0,32. To najlepszy wynik w segmencie samochodów sportowych. Po wejściu do środka Alpine przede wszystkim urzeka ta prostota tej deski rozdzielczej, prostota tunelu środkowego dwupoziomowego, który wygląda trochę jak w McLarenie, i bardzo prostota minimalistycznych
stuprocentowo zaprojektowanych tylko po to, żeby dawać nam frajdę z jazdy, żeby dawać świetne trzymanie boczne w kubełkowych foteli Sabelt. One ważą po 13 kg i naprawdę, naprawdę robią robotę, ale są przy tym bezkompromisowe, zupełnie nieregulowane, jednoczęściowe. No, nie jest to samochód dla grubych ludzi. Ale o dziwo, dzięki wszechobecnej piance, te fotele i tak są wygodne. Przynajmniej na krótkich trasach. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, ta jest idealna. Jeżeli Wam coś nie pasuje, no bo wysokość fotela no nie ulega takiej prostej zmianie, prostej modyfikacji, możecie odkręcić śruby, które tutaj są poniżej siedziska i wtedy po pewnym czasie wyregulujecie sobie fotel tak, jakby żeby było idealnie. Natomiast w tej sytuacji możecie manualnie regulować go tylko przód i tył, no bo samo oparcie również nie ulega regulacji. Bardzo mi się podoba kierownica sportowa, lekko spłaszczona u dołu, trójramienna, z takim widocznym tutaj przyciskiem sport, dzięki któremu odpalamy tryb sportowy. Kierownica jest bardzo wygodna. Regulowana jest w obu płaszczyznach, także tutaj jest taki element luksusu, element komfortu. Do tego elektroniczne zegary, które prezentują nam dwa rodzaje grafiki. Albo ta grafika, która występuje zawsze, albo ta, która pojawia się po przełączeniu trybu sport. Wtedy ilość informacji jest trochę bardziej ograniczona i prezentowane są tylko te, które powinny interesować nas najbardziej. Warto też zwrócić uwagę na te elementy, które sprawiają, że ten samochód jest jeszcze bardziej odchudzony, jeszcze bardziej bezkompromisowy. To na przykład jest ten tunel środkowy, na którym nie znajdziemy przede wszystkim manualnej skrzyni, której w ogóle nie ma w ofercie. Są za to trzy przyciski odpowiadające za automat, bo sama dźwignia też ważyłaby swoje. Do tego przyciski do otwierania szyb, nie na boczkach drzwi, tylko dwa tutaj na środku. Tylko wszystko po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć efekty odchudzania. No bo dwa takie moduły przycisków po dwóch stronach ważyłyby dwa razy więcej niż jeden znajdując się na środku. Nie znajdziecie tu zbyt wielu komfortowych dodatków. Praktycznie nie ma schowków ani kieszeń w drzwiach. Jest jeden uchwyt na kubek dla ludzi z odwrotnie zamontowanymi łokciami, drugi poziom tunelu środkowego z trudno dostępną półką, zamykana sakwa pomiędzy fotelami oraz plastikowa kieszonka na tunelu środkowym na np. cienki portfel, telefon lub kartę hands-free. Tak jest, sama karta wygląda bardzo słabo, jak w typowym samochodzie sportowym z częściami z pospolitych konstrukcji. Spójrzcie sobie tylko na kluczyk do Bugatti Veyron. We wnętrzu dołuje jakość wykończenia elementów deski rozdzielczej, którą wprost przełożono z Megane poprzedniej generacji. Panel klimatyzacji? Poprzednie Clio. System multimedialny? Słowo daje, że nie wiem co tu się zadziało, ale jest to Suzuki Ignis albo nowa Vitara. Tak samo mało intuicyjny ekran, tak samo mało responsywny. Macie jednak możliwość wejścia tu w ważniejsze pod kątem sportowej jazdy funkcje, raczej w panel oddelegowany bezpośrednio Alpine A110. System audio gra tu całkiem nieźle, a elektroniczne zegary mają dwa tryby wyświetlania i też prezentują się dobrze. Oprócz oczywistych wad należy zwrócić uwagę na emblematy z francuską flagą podkreślające miejsce urodzenia tego modelu. Fajnie wykończone pikowaną skórą boczki drzwi oraz niesamowite fotele, o których już mówiłem. Po prawej stronie w miejscu na nogi znalazł się aluminiowy podnóżek, natomiast po stronie kierowcy aluminiowe nakładki na pedały. W kwestii widoczności nie jest super wygodnie, lusterka są wystarczającej wielkości, a widok do przodu i na boki nie jest aż tak przesłaniany słupkami A. Do tyłu jednak nie widać nic. Gdyby nie kamera cofania, której obraz wyświetla się pomiędzy zegarami, byłoby słabo. W sumie i tak jest, bo jakością to ona nie grzeszy. Okej, dość teorii. Przycisk do odpalania tego silnika, kryjącego się tutaj tuż za moimi plecami, jest na tunelu środkowym. Należy go nacisnąć. Od razu odzywa się za mną jednostka napędowa, od razu czuję też delikatne wibracje tej konstrukcji. Ale w trybie normalnym ten samochód jednak nie brzmi wcale jakoś niesamowicie. Owszem, słychać warkot wydechu, ale brak tutaj na pewno strzałów, brak tutaj też takiej bardziej wulgarnej charakterystyki. Ta pojawia się po przełączeniu samochodu w tryb sportowy. Wtedy układ kierowniczy usztywnia się,
reakcja na gaz jest wtedy agresywna i natychmiastowa, a klapki w wydechu odsłaniają się i wtedy zaczyna się dziać. No są strzały, zdecydowanie. Dobrze, producent deklaruje, że przyspieszenie do setki to 4,5 sekundy. Myślę sobie, że nie pozostaje nam nic innego, jak to sprawdzić. Odłożę tylko tą piękną kartę handsfree gdzieś, żeby nie żegotała. No i co? Jedziemy. Powiem Wam, że w tym trybie sportowym przyspieszenie jest tak gwałtowne, że w zasadzie nie można się tego spodziewać. Ewidentną zaletą i bardzo ważną cechą tego samochodu jest to, że on jest bardzo, bardzo bezpośredni. Wszystko dzieje się tu niemalże natychmiast. Jeżeli chcecie zahamować, zahamujecie. Jeżeli chcecie przyspieszyć, przyspieszacie. To jest takie wrażenie, jakby niemalże w każdym, przy każdej wartości obrotów auto było gotowe do szybkiej jazdy. Jakby osiągi są super, tak? Maksymalny moment 350 Nm. Przyspieszenie bardzo spoko. Auto mało waży, bo to 1100 kg, 1200 kg, około 300-400 kg mniej od Caymana z PDK. A przy tym, jeżeli tylko będziecie chcieli, ten samochód wykaże się naprawdę niskim spalaniem. Ten silnik wykaże się naprawdę niskim spalaniem. Bo tutaj owszem, teraz na komputerze pokładowym jest 8,5 litra na 100 km, ale ostatnio przyspieszałem trochę więcej i chciałem nacieszyć się tym samochodem. Natomiast pokonałem nim trasę Łódź-Katowice, Katowice-Łódź i to osiągnąłem tam spalanie rzędu 6,5 litra na 100 km. To świetny wynik i to świetna informacja dla tych, którzy decydują się na Alpine, przede wszystkim po to, żeby jeździć nim na co dzień. Alpine A110 jest oczywiście tylnonapędowe, ale uniknięto tu rozwiązania w postaci mechanizmu różnicowego o zwiększonym tarciu. Zastępuje go elektronika przyhamowująca wewnętrzne koło podczas pokonywania zakrętów. Być może znów chodziło o masę. Na tunelu środkowym znajdują się trzy przyciski. Przyciski do obsługi skrzyni automatycznej dwusprzęgłowej Getrak z mokrym sprzęgłem. Została ona tak zestopniowana, tak scharakteryzowana, żeby zmieniała biegi tak samo dobrze niemal w każdych warunkach, żeby działała bardzo optymalnie. I rzeczywiście jest to konstrukcja naprawdę, naprawdę dobra. Konstrukcja, która być może jest nieco cięższa od manualnej skrzyni, ale musicie pamiętać, że oprócz mechanizmu dwusprzęgłowej skrzyni bądź mechanizmu manualnej skrzyni, w tym wypadku mielibyśmy też spory drążek, który no, mógłby rzeczywiście sporo ważyć, a na to pozwolić sobie inżynierowie Alpine absolutnie nie mogli. Wiecie, kiedy słyszymy, że jakiś samochód został maksymalnie odchudzony, że ten proces diety wyglądał na tyle, był na tyle zaawansowany, że konstruktorzy zastanawiali się nawet nad tym, czy zamontować dwa przyciski do obsługi automatycznych, do obsługi elektrycznych szyb, czy jeden zlokalizowany na środku, wtedy mamy takie wrażenie od razu, że po samochodzie, który za moment pojawi się w salonach, nie będzie można spodziewać się zbyt dużego komfortu. Ja też tak myślałem, ale wcale tak nie jest. Alpine A110 jest samochodem tak fajnie zestrojonym,
tak fajnie ma układ jezdny, układ zawieszenia tak fajnie scharakteryzowany, że to jest samochód, który spokojnie nadaje się właśnie do jazdy na co dzień. Wygodna pozycja za kierownicą i doskonałe fotele świetnie spisują się w dłuższej podróży. Widoczność jest ok, a responsywność układu napędowego sprawia niesamowitą radość. Tak samo z dźwiękiem wydechu, który choć w trybie normalnym jest spłycony i przypomina testowane Megane RS bez pakietu Trophy w wersji z EDC, to po przełączeniu w tryb Sport naprawdę daje radę. Radio nie jest potrzebne, choć wymagający i tak zauważą dużą przewidywalność i syntetyczność strzałów wydobywających się z centralnie ulokowanej końcówki wydechu. Słychać jednak oddychanie samochodu. Do uszu dzięki zlokalizowanym po lewej i prawej stronie kabiny wlotom powietrza dociera szum wypuszczanego powietrza oraz dźwięk sprężarki. Czy zmieszczą się w A110 jakieś bagaże? Zmieszczą, a ja nawet zdołałem upchnąć cały swój sprzęt z walizkami od wujka patologa. Silnik zlokalizowano w centrum, także zarówno z przodu pod maską, jak i z tyłu macie trochę miejsca na walizki lub ubrania, luzem wsypane do kufra. Przedni bagażnik pomieści 100 litrów ubrań i kosmetyków, a tylny jedynie 96. Jest przy tym znacznie mniej ustawny. Pojęcie otworu bagażowego wchodzi tu na wyższy, nieznany do tej pory poziom. Przydadzą się też reklamówki z Carrefoura do przeniesienia rzeczy z samochodu do pokoju w 5-gwiazdkowym hotelu, pod którym ten samochód będzie wyglądać obłędnie. Trzeba to jednak powiedzieć, jeżeli kwestią jest dla Was pojemność bagażnika oraz jakość wykończenia wnętrza, to nie jest to samochód dla Was. Nie będziecie się w stanie nim cieszyć. Wiecie, jadąc tutaj po tych krętych dróżkach, krętych ulicach, przypomniała mi się od razu kolejna bardzo ważna zaleta tego samochodu. Kolejną bardzo ważną zaletą tego auta jest niesamowita wręcz stabilność. Tego auta nie da się wyprowadzić z równowagi, a pamiętajcie, że ma napęd na tył. Zatem na śliskim, na mokrym, w gorszych warunkach powinien prowadzić się wręcz strasznie, nie pozwalać absolutnie na przyspieszania, a powiem Wam, że w ogóle tego nie czuć, totalnie. Tu podczas jazdy pomaga nam mnóstwo podzespołów, które też zostały dobrane z wyjątkowym pietyzmem. Do każdego fragmentu tego samochodu inżynierowie Alpine podeszli bardzo poważnie, jakby od tego zależała przyszłość marki. Aluminiowe zaciski hamulcowe zaprojektowane zostały specjalnie do Alpine przez Brembo. Jest tu nowatorski siłownik hamulca postojowego, lżejszy o 2,5 kg. 18-calowe kute obręcze kół wyglądają świetnie i kosztują swoje. W wielu miejscach znajdziecie tu rozwiązania zaprojektowane w taki sposób, by odjąć kolejne gramy. Jeśli poszukujecie zatem sportowego samochodu i macie odłożone 250 do 280 tysięcy złotych, to Alpine A110 może być dobrym wyborem. Jeśli tylko jesteście naprawdę napaleni na samochód dający dużo frajdy, a przy tym nie zależy Wam przesadnie na prestiżu oraz komforcie, Alpine z pewnością nie jest tak prestiżowy jak Porsche 718 Cayman i z pewnością niemieckie coupe będzie bardziej rzucać się w oczy. To dlatego, że wszyscy wiedzą, czym jest, natomiast Alpine z tym bywa różnie. Napiszcie, co sądzicie o tym samochodzie. Subskrybujcie kanał i oglądajcie inne nasze materiały. Do zobaczenia jutro rano w kolejnym odcinku Na Poboczu. Cześć!